opozycji z panią Swietłaną Cichanouską. W spotkaniu uczestniczył również pan minister Łatuszka. Dzisiaj właśnie z liderami białoruskiej opozycji rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób kontynuować te wsparcie działań, które związane jest z opozycją białoruską, która w ostatnim czasie również odgrywa bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o ruchy antywojenne. Tak jak wiemy, liderzy białoruskiej opozycji od samego początku podkreślają, że obszar wschodni powinien być obszarem pokoju. W związku z tym te działania opozycji białoruskiej w tej chwili mają również bardzo istotne znaczenie, ponieważ powodują, że na Białorusi jednak wśród obywateli jest przekonanie o tym, że nie należy przystępować do działań wojennych, pomimo tego, że Aleksander Łukaszenka, tak jak wiemy, niestety daje pole do bezpośrednich działań z terytorium Białorusi, to jednak mimo wszystko opór wśród obywateli białoruskich w tym zakresie jest duży. Liczymy na to, że tak pozostanie, a że w przyszłości również być może będzie to zarzewiem do tego, aby dokonać dalszych trwałych zmian demokratycznych na terenie Białorusi. Rozmawialiśmy również o ostatnich wydarzeniach, które mają miejsce na terenie Ukrainy. Tutaj ze strony liderów białoruskiej opozycji jest pełne wsparcie dla władz ukraińskich, które w tej chwili dzielnie bronią się przed rosyjską inwazją. Liczymy na to, że również właśnie białoruska opozycja będzie podejmowała właściwe działania na terenie Białorusi, aby obywatele Białorusi również mieli coraz większą świadomość tych działań ze strony rosyjskiej, bo to budowanie świadomości obywateli w krajach takich jak Białoruś, gdzie nie ma wolnych mediów, jest utrudnione i dlatego rolą białoruskiej opozycji jest to, aby też uświadamiać Białorusinów co do rzeczywistych i prawdziwych intencji ze strony Rosji i podejmowanych działań na terenie Ukrainy. Szanowni Państwo, tyle jeżeli chodzi o sprawy z dzisiejszego dnia. Bardzo proszę, jestem dostępny do Państwa. Proszę bardzo, Pani redaktor. Dzień dobry. Dzisiaj odbyła się też Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Niedawno się skończyła podsumowanie szczytów w Madrycie. Jak Pan komentarz? Przede wszystkim najważniejszą informacją jest to, że mamy zgodę co do tego, że Finlandia i Szwecja będą członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest bardzo ważna rzecz. My jako Polska od samego początku wspieraliśmy te starania. Cieszymy się, że doszło do porozumienia w tym zakresie na szczycie. To jest jedna ważna informacja. No i oczywiście ważne rzeczy związane ze zmianą doktryny strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jasne zdefiniowanie zagrożeń ze strony rosyjskiej. Kilka lat temu było to jeszcze nie do pomyślenia ze względu na to, że była moda niestety na to, aby próbować budować niemożliwą właściwie, jak się okazuje dzisiaj już po kilku latach, odwilż ze stroną rosyjską, więc zmiana doktryny tutaj już oficjalnej strategii NATO w tym zakresie jest bardzo ważna. To ważne sprawy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i wzmocnienie sił szybkiego reagowania, więc naprawdę istotne rzeczy, które udało się w Madrycie ustalić, pomimo tego, że tak jak pamiętamy jeszcze niedawno, chociażby kwestia członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO nie była przesądzona. Były duże obawy, że nie będzie to możliwe. Liczymy na to, że ten proces będzie szybko następował. Bodajże jutro ma być już wykonany kolejny krok formalny, jeżeli chodzi o stronę NATO, a później szybka, mam nadzieję, ratyfikacja ze strony państw członkowskich, przyjęcie tych dwóch krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pan redaktor. Na dwie kwestie. Kiedy w takim razie ta ratyfikacja w polskim parlamencie, jeśli chodzi o Finlandię i Szwecję? I druga sprawa, ruch bezwizowy wprowadzony przez Białoruś. Czy to było tematem tego spotkania ze Światłaną? Nie, o ruchu bezwizowym nie rozmawialiśmy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ratyfikacji, szanowni Państwo, bezbędnej zwłoki. To znaczy, jeżeli jutro będzie podpisana ratyfikacja, to protokół, który pozwoli na dalsze działania ratyfikacyjne, to bez wątpienia stanie się to jeszcze wakacje, bo my tutaj czekać nie będziemy i od razu będziemy taki wniosek w parlamencie składać. Czy jutro rząd przyjmie tak zwaną ustawę wiatrakową, czy w środę przyjmie ją Sejm i czy będzie poparcie Solidarnej Polski i czego dotyczyło dokładnie czwartkowe posiedzenie rządu, o które wnioskowała właśnie Solidarna Polska? Panie redaktorze, nie wiem, czy Solidarna Polska wnioskowała, być może dodatkowo wnioskowała, natomiast posiedzenie rządu odbyło się zgodnie z tym, co zapowiedział pan premier na początku czerwca, bo wiemy o tym, że polityka energetyczna jest teraz niezwykle ważna w dobie konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, wywołanego przez Rosję, że ceny energii, ceny surowców, jeżeli chodzi o giełdy światowe, szaleją z powodu właśnie trwającego konfliktu zbrojnego, więc tego dotyczyła Rada Ministrów, tego w jaki sposób prowadzić politykę energetyczną państwa, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo energetyczne
klimatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą wiatraków, to ona jest przedmiotem w tej chwili prac jeszcze na poziomie rządowym, ponieważ jeszcze są poprawki o charakterze technicznym. Jutro też jest w porządku obrad. Czy jutro będzie przyjęta przez Radę Ministrów? Nie wiem, ponieważ posiedzenie rządu się odbywa jutro. Natomiast generalnie wolą jest to, aby ten projekt trafił do parlamentu i tam uzyskał, bądź nie uzyskał, ale liczę na to, że uzyskał poparcie. Natomiast w tej chwili to nie jest jakaś najbardziej priorytetowa ustawa, bo pamiętajmy o tym, że w tej chwili kluczowe jest zabezpieczenie przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostawy węgla, dostawy gazu. To są rzeczy, które są w tej chwili najważniejsze i one mają znaczenie tu i teraz. Bardzo szybko są potrzebne do tego, aby rozwiązać wyzwania energetyczne. Solidarna Polska poprze tę ustawę? A czy ja jestem Solidarnej Polski, panie redaktorze? Ona jest w rządzie. No ale panie redaktorze, no to niech pan pyta przedstawicieli Solidarnej Polski, ja nie jestem Solidarnej Polski. Minister Sprawiedliwości mówi, że Polska byłaby w lepszej sytuacji, gdyby premier stosował weto i nie zgodził się na mechanizm warunkowości i że teraz ma być, zdaniem ministra, zdziwiony. Stąd pytanie, czy jak twierdzi minister Ziobro, premier jest zdziwiony tym, że Komisja Europejska nie akceptuje ustawy o Sądzie Najwyższym i czy premier popełnił błąd akceptując... Komisja Europejska w tym zakresie nie wyraziła żadnego oficjalnego stanowiska i nie zostało skierowane żadne pismo do nas, bo jeszcze nie został nawet złożony wniosek o płatność, więc nie wyprzedzajmy tutaj żadnych działań, bo takiego oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej nie ma. Dlaczego minister Dworczyk rozmawiał z Julią Przyłębską o rozprawach, jakie mają toczyć się przed Trybunałem Konstytucyjnym? O tym donosi portal Poufna Rozmowa, pokazując maile z 2019 roku. Wymienia tam trzy rozprawy. Czy go przedstawiciel władzy wykonawczej? Panie redaktorze, nic nie wiem o takich rozmowach. Nie odnoszę się do maili, które są publikowane przez rosyjskie działania. Ale tutaj panie potwierdziło te... Nie komentuję rosyjskich działań wywiadowczych, panie redaktorze. Panie ministrze, w sobotę odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej. Programu nadal nie przedstawili. Jak pan odniesie się do tej konwencji? Szanowni państwo, Donald Tusk nic nowego nie pokazał na konwencji. W związku z tym trudno mi się odnosić do tego, że cały czas odnosi się do nas. Może nawet byłoby urocze, gdybyśmy byli w dobrych relacjach, gdyby tak co chwilę o nas mówił, ale niestety jesteśmy w nie najlepszych, jak państwo wiecie, więc nic nowego nie ma. Sytuacja gospodarcza, tak jak wiemy, ze względu na konflikt na terenie Ukrainy, jest trudna. My podejmujemy takie działania, które są możliwe, czyli tarcza antyinflacyjna, czyli działania w zakresie obniżania podatków, czyli działania związane z dopłatami do węgla, czyli dodatki osłonowe. Te wszystkie działania, które możemy podejmować jako rząd. I jakby opozycja była konstruktywna, to z chęcią bym oczekiwał działań, które właśnie z jednej strony osłaniają te osoby przed szkodliwymi działaniami inflacyjnymi, ale z drugiej strony też dbają o to, aby nie wpaść w spiralę inflacyjną. Dzisiaj rekordowa inflacja w Turcji, 78%. Część przepisów Donalda Tuska, które wygłaszał wcześniej, to jest właśnie przepis na spiralę inflacyjną, więc niestety tutaj Donald Tusk w pewnych swoich ocenach się po prostu myli. Dlaczego rząd oskarża opozycję o działanie prorosyjskie i niszczenie polskiej armii? Czy tak powinno się działać w ramach narodowej zbrojności? Nie, panie redaktorze, oczywiście opozycja nie powinna być prorosyjska, absolutnie, tak uważam, że nie powinna być. Niestety była. Donald Tusk sam mówił o tym, że narodowość majątku nie ma znaczenia, że właściwie zaprasza tutaj do Polski rosyjski kapitał. Ministrowie rządu Donalda Tuska przecież wprost o tym mówili, że nie ma co się krzywić na rosyjskie pieniądze. To przecież nie są wypowiedzi rządu Prawa i Sprawiedliwości, tylko Donalda Tuska, więc czemu pan się dziwi, że krytykujemy te działania, które Donald Tusk podejmował, czy to, że na przykład nie był skuteczny, żeby zablokować gazociąg Nord Stream 2, czy to, że Rafał Trzaskowski mówił, że to nie jest działanie państw, tylko prywatny biznes. No, szanowni państwo, to nie są wypowiedzi nikogo z PiS-u, to są wypowiedzi Donalda Tuska i jego ekipy. Absolutnie, panie redaktorze, nie powinno się być prorosyjskim. Absolutnie tak uważam. Faktycznie opozycja nie powinna w taki sposób się zachowywać. Cieszę się, że zmieniła zdanie i że teraz już tak nie robi. Natomiast szkoda, że nie padło równolegle do tej zmiany słowo przepraszam. Mam jeszcze pytanie o konferencję, międzynarodową konferencję na temat odbudowy Ukrainy w Lugano, która trwa teraz właśnie w Szwajcarii. Czy na bazie dwustronnych uzgodnień z Ukrainą Polska może liczyć na jakieś preferencyjne traktowanie, jeśli chodzi o udział właśnie w odbudowie?
Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy my już dzisiaj mówili mogli mówić z optymizmem o odbudowie Ukrainy, natomiast na razie jeszcze na terenie Ukrainy trwają działania wojenne i one niestety mają bardzo szeroki charakter. Ale w ramach konsultacji międzyrządowych, które odbywały się w Kijowie w ostatnim czasie, pierwszych konsultacjach międzyrządowych po wybuchu wojny, faktycznie rozmawialiśmy o tym, aby polskie firmy miały swój udział w odbudowie Ukrainy i bez wątpienia tak będzie. A zakres tych działań i tak będzie niezwykle ogromny. Kluczowym wyzwaniem nawet nie jest tutaj logistyka w zakresie tego, czy będą firmy, które będą mogły to robić, tylko środki finansowe, żeby to uczynić. I to jest większe wyzwanie niż później znalezienie miejsca, gdzie trzeba to robić, bo niestety Ukraina jest w szerokim zakresie zniszczona i pomoc tam będzie potrzebna naprawdę w dużym zakresie. Czemu ma służyć na konwencjach waszej partii przez opowiadanie wszystkie zasady, czy w sposób dowcipny, on się z tego się nie powika, się śmieje o osobach transpłciowych. Czemu taki przekaz do kogo on jest skierowany? Panie redaktorze, nie ma żadnych dowcipów na ten temat, tylko jest kwestia, panie redaktorze, jest kwestia tego, że część środowisk lewicowych, przykro to mówić, ale wykorzystuje środowiska również osób transseksualnych do tego, żeby podgrzewać debatę publiczną. I robią to nie osoby, które chcą jakiejś równości dla tych osób, ponieważ w Polsce są przepisy prawa, które mogą doprowadzić na przykład do uzgodnienia płci i w tym zakresie nadal te przepisy obowiązują. Nie zgadzamy się po prostu na żadne działania, które miałyby dalej w dalszy sposób rozszerzać przepisy w tym obszarze. To jest pana opinia. Ma pan prawo do takiej opinii. Czy rząd będzie pracować nad ustawą, której projekt chciałby, nie wiem, czy już przygotowała Solidarna Polska, czy będzie przygotowany o inwestycjach w polską energetykę? Nie znam takiego projektu. Minister Ziobro ani nikt z członków rządu nie złożył takiego projektu. Panie ministrze, jak to jest, że minister środowiska zawiesza czasowo normy, jeżeli chodzi o sprzedaż węgla w Polsce? Czemu to ma służyć i jak to się ma do uchwał antysmogowych? Panie redaktorze, z tego co wiem, w tej chwili mamy trudną sytuację nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie w zakresie elementarnego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie ogrzewania i kwestie bezpieczeństwa na jesień czy zimę. W związku z tym w tej sytuacji, gdy się wybiera pomiędzy bezpieczeństwem a pewnymi wcześniej obowiązującymi przepisami, to należy je skorygować i tylko temu to służy, aby przez okres trudny zabezpieczyć elementarne potrzeby Polaków. Rozumiem, że może ktoś nie rozumieć wagi tego problemu, jeżeli mieszka w mieście, gdzie jest centralny system ogrzewania, ale doskonale rozumieją to osoby, które mieszkają w mniejszych miastach, miejscowościach, na wsiach, gdzie muszą zrealizować swoje niezbędne potrzeby grzewcze. Właśnie dlatego w imieniu pytam, bo mogą się teraz narazić, kupując węgiel o tych zaniżonych normach, na złamanie tych uchwał antysmogowych, które... Panie redaktorze, to samorządy mają swoje możliwości zmiany tych uchwał. To proszę bardzo, jeżeli samorządy chcą to zrobić, to mogą to wykonać przecież. Mamy przepisy samorządowe i rządowe, w związku z tym od samorządu też zależy wiele rzeczy. Nie jest tak, jak niektóre samorządy mówią, że co złe to rząd, a co dobre to samorząd. Samorząd też ma pewne możliwości dokonywania zmian w przepisach prawa, obniżania podatków. Zachęcamy pana Rafała Trzaskowskiego na przykład do obniżenia podatków w Warszawie. Może pójść za naszym krokiem, za naszym przykładem, chociaż wiem, że ostatnio przeszkadzało mu obniżenie podatków, bo jak to użył, jest to crazy. Panie prezydencie, to nie jest szaleństwo, to jest po prostu reagowanie na sytuację inflacyjną, pomoc obywatelom. Tak się robi, gdy trzeba obywatelom pomóc w trudnej sytuacji. Zostawiając Rafała Trzaskowskiego, to czy pan minister chciałby, żeby na przykład sąsiad palił takim węglem? Panie redaktorze, ja liczę na to, że samorząd podejmie właściwe decyzje, bo to jest jego kompetencja. Panie ministrze, też zapytam o główne tematy jutrzejszej Rady Ministrów. Szanowni Państwo, jutro mamy głównie uchwały, projekty ustaw, jeżeli chodzi o wdrażanie części dyrektyw unijnych, również ta ustawa wiatrakowa, o której przed chwilą wspomniałem, będzie też dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji gospodarczej, taka pewnie w porządku obrad dodatkowa, a cała lista ustaw jest w tej chwili przed chwilą publikowana, więc zachęcam do zapoznania się tam z listą chyba 5 czy 6 projektów ustaw. Dziękuję bardzo. Dziękuję.